wiesz, że on nie jest groźny. Jak będziesz się dobrze pilnował pozycji, to jak to sobie czasami ręce miał wysoko, kontrolował dystans, to jest chaos, ale taki niegroźny, nie? Taki do przeczekania, nie? No. Nie pamiętaj, że musimy też to przerobić przed walką, nie? Na przykład mam półgardę i też jakby myśli z półgardy, nie? Co mam zrobić, nie? Że muszę mieć ten dwójka. Jedyna opcja, którą mogę przejść, to jest do bocznej albo do przejścia w dęka. Różnie. Tak, tak. Pozycję, czy są za plecami, czy otwarta garda. A na przykład musisz mieć jakby rozminione, nie? Żebyś po prostu nie miał wątpliwości, nie? Mam dwie, trzy rzeczy, które robię z każdej pozycji. I te dwie, trzy rzeczy, o wiesz, w nocy o północy ktoś się budzi, musi się wiedzieć, nie? Ja na przykład to cały weekend bym chillował. Przyjdzie sobota, będzie teraz się zaczyna okres zawodów. Trener będzie popierdala po całej Polsce z zawodnikami, nie? Dobra, ale taka rola trenera kogoś. No nie, a jak się jest trenerem z powołania, to się te. To się robi z przyjemnością. Moim marzeniem małym było dostać taki plecak, w sensie kupić sobie, nie? Mówię, wszyscy chodzili w takich plecakach zawsze, a ja chodziłem z torbą taką piłkarską na treningi, nie? Taką jakąś pomarańczową dostałem za 8 dych, a wiesz, żal człowiekowi było kupić tą torbę za 300 zł, nie? No i jak rozmawiałem z Mantą o współpracy gdzieś tam, to powiedziałem, że trzeba być plecak. Nie? A oni się mówi, że trzeba plecak, że tak dużo rzeczy mogę sobie wybrać, a ja się tak uparłem na tym plecak, taki kurwa plecak o torbę. A ja mówię, no bo miałem takie zawsze marzenie, dostać taki plecak. Liderski jest, od razu mówię, że mam swój w pokoju. To jest straszne. Cześć. Fimunia, wujek przyszedł, tak? O kurwa, dobra. Aż tak? Nie wiem, chyba to posprzątam, czy nie. Jak robisz streama, to nie widać tego, co nie? Co? Jak robisz streama, to tego nie widać. Jak robisz streama, to na pewno tu łączy jest to. To jest pokój Wydeckiego. To jest mój. Dobra, jest różnica. Nie. No jakiej? Żadnej. Masz trochę wygranych, co? No, coś tam mam, no. Coś tam mam. Coś tam się już biłem. Coś tam już robiłem. Wąchasz, czy do prania, czy nie? Nie, to jest uprany, świeży. Pachnie lawendą. Sałatka z gruszką, pieczonym burakiem, serem, kolim i orzechami włoskimi na zimno. Zjemy, ale później. Limonkowo-kokosowa jaglanka z owocami i proteinami na zimno. Gdzie to jest? Chcę się przespać, bo poszedłem spać o drugiej, nie miałem melatoniny. Obudziłem się o 4, nie spałem do 6 i o 8 wstałem już na pociąg. W pociągu nie spałem, zrobiliśmy trening. 17 mamy terapeutę. 18 mamy... 18 mamy wlewy, bo jakaś choroba mnie bierze. Nie wiem, czy to ze stresu, czy po prostu z ogólnego przemęczenia. Ale nie może, zostało 4-5 dni do walki, więc trzeba stanąć na głowie i się faszerować tymi wszystkimi witaminami. I o 19 z hakiem jedziemy na tlenoterapię. W tym świecie trzeba się nauczyć, że nie na wszystko mogę reagować, a właściwie na nic tak naprawdę nie powinienem reagować, nie? No do tej pory jakby ludzie, którzy mieli do mnie problem, byli w świecie realnym, nie? Jakby na ulicy, gdzieś w klubie i tak dalej, i tak dalej. No to takie rzeczy bardzo szybko można z kimś po prostu wyjaśnić, rozmawiając. No w każdym razie jest bardzo dużo możliwości, tak? A tutaj nie mam żadnej. No bo jakby co mi daje kłótnia z kimkolwiek jakby w internecie? No nie daje mi nic. No jakby wczoraj to do mnie trochę dotarło, tak szczerze mówiąc. A właściwie dzisiaj, nie? To potrzebujesz na to paru dni, żebyś się wyciszył. Ty masz podejść teraz, wyciszyć się przed walką i do walki podejść zadowolony. No, tak jak ostatnio, nie? Jak ostatnio robiliśmy. Z
stricte ustawiony pod sport. Cześć panie Rafale, jaki tam jest adres do pana? Wyślij mi pan SMS-kiem? 20 na uchę, zaraz pewnie. Dobra, dobra, dzięki. Co dzisiaj będziemy, proszę pani, stosować? Według zaleceń glutatią z witaminą C. Nie no, chodzi o to tak naprawdę, że ten glutatyon, który masz podawany, to on przede wszystkim będzie sprzyjał właśnie szybszej regeneracji komórek. Bo wiadomo, że glutatyon właśnie oddziałuje na układ nerwowy, przyspiesza regenerację, przyspiesza tak jakby też regenerację komórek układu odpornościowego. Dzień dobry. Ja byłem na godzinie 19. My pod już informowałem. No wiem, tylko że my mamy do 20 otwarte, a sesja trwa godzinę. No to co, nie? Nie muszę jakby robić. W sensie, no jeśli pani się śpieszy, to ja nie muszę tego robić. No teraz jest godzina 19.30, bo jesteśmy jeszcze spóźnieni. Teraz już nie pójdę spać, ale normalnie biorę sobie AirPodsiki, puszczam sobie szum far, biorę książeczkę, czytam sobie książeczkę i sobie zasypiam. I jest naprawdę, wstajesz, jak robię tlenoterapię, na przykład przed treningiem, to czuję się superowo. Wczoraj jak szedłem spać, to właśnie sobie jakby staram się dopuszczać do siebie ten stres, nie? Żeby... no bo to chodzi bardziej o to, żeby zaakceptować to, że się stresujesz. No bo wypieranie tego z siebie tylko powoduje to, że jakby wypierasz to z siebie i to za chwilę wraca jak dwa razy mocniej. Jakby ze wszystkim tak jest, nie? Tetna leciało na 183. 170. 183, tak? Ale waliłem już bez przerwy. Na bezlenie. Nie ustanie. Cześć pierwszy. No, kończę to, bo nie rzucasz. Kurwa, to już sobie tak z łapą kurwa i by rzucał, tak? Tak. Łapać i rzucać, to jest ta taktyka. Przynajmniej trochę techniki też trzeba. A po co ćwiczy siłę? No. Żeby co robić? Technikę? Już. Ręka. Nie? Jutro pod ścianą i... Jutro sam chyba. No i co teraz masz robić? Teraz? No, do nogi. Do... Co do nogi? Pod nogę. To? Ale nie robiłem tego nigdy, a też jakby w mojej głowie pojawiło się, nie, z tego idę tu. Z tego na mnie wchodzę tu, nie? Są takie rzeczy automatyczne. I teraz jest cios. Wydaje ci się, że tam musisz właśnie iść, żeby uciec. Też możesz robić to, że patrz. Dobra, jeszcze zrobię sprężynkę, wie to co. Ty, człowiek sprężyna. Pani, ooooo! Penisze! Sprężyna! Sprężysty! Dobra. Tak bym dredzia z tego przywitał. A, bo chciałem... Aj! Fajne to. A ja ten drugi łokieciek najmam. Tylko pani łokcie gdzieś, no? Nie, stary muranik. A, stary muranik. Nie, on nie wali tak. Co ty k***a? On wali takie. On wali takie zwroty, stary. Dawaj, mam górę, mam górę też, ale mam górę. Powinno być tak, że teraz jak robisz teraz kraszę z kolany, łapiesz ten worek i po prostu z nim składasz na ziemię i wiesz, masz w***a, po prostu ładujesz jeszcze na ziemi. Worek się wrywa, stary, na mnie po tym przygnieciony. Wychodzimy. Dobra. Let's go, champ. O k***a, jak ja to... Ale gość ma dupsko, stary, do prany. Fakt. Nic. Gość ma dupsko. Jest, porównujesz to? Toś. Nie no, flaka kurwa mam takiego średniego, nie?
Ale ja też mam średniego flaka. Ale stary, normalnie? Ale takie jest życie. Normalnie? Pa, mierzony, stary w wodzie. Wysyn. Chłopie 20, prawie 3, czaj, s***wa. Co jest? O k***wa ja. Gość wychodzi za rogu, opowiada historię, chłopie. No a później jedziemy do fizjostrzęki. Miałeś kiedyś orawą szczenę tak porządnie? Zobaczcie. Miałem drobną szczękę od środka i niż tutaj, ale jak porządnie nie. Zobaczysz stary jak cierpię. Fajnie. Jak mam. Może dam się też. A to pani czy pan? Pani. O to zapytam, czy też mi przyjął na szczękę. O, ciepło masz dzisiaj. No, wyjątkowo. Tak. Bez kocyka. Przyszedłem kiedyś do niego, pamiętasz, co się masowaliśmy tam do ekipy, co dziewczyny miały ten, tam był taki kocyk na nogi. Ja raz tym szczerze jest mi tak zimno. I mówię, Krzysiu, załatwimy jakiś kocyk? No. A Krzysiu mówi, kurwa, co jest z tobą, nie? Szyja to jest spokojna, nie? Szyja spokojna. O, nie, ostatnio ci miałem mówić, przecież mnie zabolało. Spiało mi kar na cały weekend. Tu. Ale chyba jest inne, nie jest tak ostatnio. Nie, no to nie bez porównania, przecież ostatnio to było tak, że 3 tygodnie nie trenowaliśmy do walki w ogóle, nie? No. Ja przecież jak ja się płakałem, kurwa, że wiesz, że ja się, że no zawalczę, nie? No ale taka ruchomość karku minimalna jest przerażająca. Startnąć tak mocniej i mi to spięło. Przy szyi? Tak, tu z boku na kapturze centralnie. Jakby chce, ale nie może coś. Czujesz, że chce, nie? Nie, nie chce ona. Nie? No, pierwszy ten. Pierwszy raz nie szczera. Pierwszy raz nie szczerił. O! O! To jest jeden szczelił przekazem. Ale by szczelił. No i w takich momentach, na przykład żałujesz, że się odezwałeś. Czy jest groźny? Czy ty jesteś groźny, stary? Ale on nie jest groźny, stary. No nie wygląda, by był groźny na groźny. Czasami to rozkminiam jakby, nie? Jak w przeciągu kilku miesięcy, jak bardzo jest w stanie się zmienić twoje życie, nie? Stary, jest w stanie zmienić każdego życie kosmicznie. W ciągu twoje życie jest w stanie się zmienić jednego dnia. Pani Moniko, chrupie mi dalej szczęka. Za trzy dni się bije, a mi kręg... A tu dalej chrupie. Chrupie. Dobrze, musimy sprawdzić powierzchnię stawową, musimy sprawdzić napięcie mięśni. Jak szyja? Puściło mnie trochę. Puściło mnie, ale dzisiaj u fizjo zrobiliśmy wszystko. Tutaj minimalnie zrobiliśmy, ale tak to robiliśmy wszystko odtąd w dół, a tu zostawiłem na pani. Dobra. No to zawsze jest tak, że jest 30 minut cierpienia, a może 40 ze szczęką, a później mamy 20 minut relaksu. No ale pani Kubo, ty się nie przeklinamy w trakcie wizyty. A, nie przeklinamy. A czy ktoś w ogóle tu kiedykolwiek przeklina? Oczywiste, że nie. Mam tak, że z jednej strony jak dostajesz szczenę, to z jednej strony mnie boli, a z drugiej w ogóle. Dopiero później jak zaczynam ruszać, a ja też jestem, wiesz, odklejony, nie? Bo normalny człowiek jak go coś boli, to tym nie rusza. No. A ja jestem od jakiś odklejony, stary, na przykład jak czuję, że mi szczera szczęka i mnie boli, to robię cały czas tak. Tak, zrobimy terapię, a pan Kuba musi sobie protestować, bo przesuwać i nie strzela. Nie ruszę. Dobra, to lecimy. No lecimy do... Jest niesamowite, że przychodzisz do pani Moniki. Pani Monika jest malutką, drobniutką, szczuplutką kobietą i wbija, siedzisz stary, ty się bijesz za 3 dni, a wiesz, robi ci to. Jeden punkt i stary, nagle zmienia ci się całkowity światopogląd, nie? Patrzysz nagle i do ciebie dociera to, że pani Monika jednym ruchem palca jest w stanie ci zrobić tak, żebyś cię bolało tak bardzo, żebyś chciał ci się wymiotować, nie? Niesamowite to jest. I teraz zaczyna się prawdziwa orka. W buzie. Tak. Grasz TFT? Raz nie, no raz jest. Stary, ty, jak się co chwilę ty grasz tego TFT, stary. Zawsze się zastanawiam, czy nie chcesz ze mną po prostu grać w LoL'a, a później zawsze Polki mówi, że grasz w TFT. To co, lecimy? No, z tej gorszej strony. No tej gorszej, no. Mhm. I oddycha pan głęboko, może sobie przymknąć oczy. I proszę zacisnąć zęby. Rozluźnić. Już jestem na żwaczu i działamy. Jaki poziom bólu? 8. Promilia? Zaczyna na głowę.
Pozwolę się na piłkę. Oczywiście. Pani jakby pani ósemkę wyrywała, nie? Nie mam takiej siły. No nie. O, ale poczułem ulgę i jest tyle luzu. Jest tutaj, w tym momencie, jest całkowicie w ogóle inny poziom objętości w ustach, nie? No, powiem pani, że dawno nie było tutaj takiego bólu. Ale dawno też nie było takiego strzelania jak ostatnio, nie? Już ładnie to wyprowadziliśmy. Jak? Jeszcze raz. Ale ból tutaj jest strasznie ostry. Jakbym miał tam jakieś w ogóle zapalenie, nie? Ale teraz nadal go pan... Ale to w sumie może to jest też powiązane z tym, że ten pan Dali jest taki. Już coś może pana łapie. No bo jak dostajesz... Ja raz tak miałem właśnie. Raz dostałem, mi się tak spięło, stary, tak. Że normalnie miałem takie... No, i jakby, no, jakby ciężko było otworzyć stary szczękę. Jakby te mięśnie się nie spięły i one by nie zrobiły takiego spięcia, no to wiesz, no to wtedy ci wypadała szczękę, nie? Łamie ci szczenę. Znaczy wypada ci szczena z zawiasu. No i one muszą się takie spiąć, tak. I wtedy później masz takie spięcie, że... No, a jak tak nie pójdziesz z tym do fizjo, no bo nie masz pojęcia, no i tak sobie zrobisz jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, no to w pewnym momencie budzisz się z czymś takim jak ja, że na przykład 8 dni z rzędu cię boli głowa od rana do nocy, jesz ibuprofen i stary, no i nawet nie wiesz czemu cię boli głowa, nie? Bar mleczny? Bar mleczny, miła. Dzisiaj nie będziemy jedli butter chickena, ale mam nadzieję, że na tym filmie jeszcze zjemy. A może zjemy butter chickena? Najmłodszy przy stoliku musi iść popić się stary. Wiesz, ale zawsze była taka zasada, że stary najmłodszy miał przy***balę. Zawsze wszędzie byłem najmłodszy. No tak, przecież ten, jak gadaliśmy nieraz z Heiliga z nimi, to oni jak, to u nich tak to jest, nie? No. Najmłodszy, zapierdala i masz... No ale stary, jak my dorastaliśmy, jak my byliśmy w takim wieku gimnazjalnym, podstawówkowym... Też tak było w szkole. Też tak było, stary, no w podstawówce? Nie poskoczyłbyś do niego. No co powiedziałbyś stary do 5 lat starszego chłopa, żeby się jebał? Albo że k***a, że nie pójdziesz po coś w dupę? No stary, no w życiu byś tak nie powiedział, stary. Ja jak tak powiedziałem, to dostawałem letę. Mówię o tym, że ergo robiło wrażenie, nie? No. Ale ten Tauron... Patrz sobie. Dupę, te chyba będą w ogóle nasze twarze wyświetlone, nie? Tak? No. Kurwa, to byłoby dobre, stary. To byłoby naprawdę zapytamy, dobre. Zapytamy chłopaków w piątek. Ma być 14 czy tam 13,5 tysiące miejsc zapełnionych. Jest już, 10 dni przed galą było. Ale będzie kurwa. A na ergo, dla porównania, mieliśmy 8 albo 9, nie? To jest tak... Te 4 tysiące ludzi, to jest taka różnica. Jeszcze Kraków, nie? Jeszcze Kraków. I zastanawiam się właśnie, jak to będzie zrobione pod sport, nie? Na środku będzie klatka. Na środku będzie klatka na pewno. Wyjście, skąd wyjście? Ja ją znam, tą Tauron Arenę, mam mocno w środku. Tam się jedzie dalej, wjeżdża się dołem. Wjeżdża się dołem, normalnie stary, tam pewnie będzie ten parking dla wszystkich. Taki na dole tam. Naprawdę. Nie wiem, to jak patrzę na tą Tauron Arenę, dobra, chodźcie, bo jest tak zimno, przepizga nas strasznie, ale jak patrzę na tą Tauron Arenę, to zaczyna do mnie tak docierać w pełni, nie? No muszę się z tym zacząć oswajać. Chwila prawdy. No poszła mi tkanka, wypuszczała do góry. Niekoniecznie. Może wiesz, z czego to wynika, jeżeli pomiar jest wyższy? Nie, podobnie nie, wyszło. Podobnie no. Wyszło. No. I do walki, no. Ale i tak spoko, bo... No jest dobrze, 5-7 tkanki tłuszczowej. Mam zapasu, mam teraz 700 gram mam zapasu, więc jutro po ważeniu już tak się naładuję wszystkim. Może nie wszystkim, żeby ja się właśnie odpowiedzieć. 68 kilo chcę wnieść do klatki. No, to będzie miał tyle. To jest idealne, to jest waga, w której się czuję idealnie. Masz kilogram, 2 kilogramy tłuszczu mniej przez ten okres i kilogram masy mięśniowej w górę. Na przestrzeni pół roku to daje 5 kilo mięśni. Znaczy wiesz, to nie możesz tego tak przeliczać, no nie, no, wiadomo, ale... że nie rośnie to liniowo, ale nie. Wiesz, weźmy pod uwagę to, że cały czas musiałeś trzymać limit wagowy, więc ta powiedzmy tak. Dieta, nie to wszystko, nie miałeś takiej nadwyżki, to było tak raczej, wiesz, na powiedzmy gdzieś tam... Ale siłę też, jak robiłem, to ja nie robiłem, jak ja robiłem hip thrusty chyba 25-kilówką. A
Ale technicznie. Ale technicznie. Co teraz powinienem jeść? Ładować się węglami, nie? Mhm. Znaczy chodzi o to, żeby się bezpośrednio przygotować przed walką, jak jest bezpośrednie przygotowanie startowe, nie? No to ja ci rozpiszę protokół, jak to powinno w ogóle wyglądać. Na pewno będziesz musiał odstąpić trochę od tej diety, którą masz, tą cateringową, tylko wrzucić właśnie to swoje jedzenie, czyli to, co bierzesz konkretnie rozpisane w tej chwili. Ciekawe, dziękuję panu bardzo. Chodź Piotruś. No to zobaczcie, będziemy w kontakcie. Pięć. Prawdopodobnie masz 9. Coś takiego. No, ale widziałem, jak na sesji też jesteś opuszczony, nie? A byłeś, ale na początku, jak była ta pierwsza konferencja, to od razu właśnie miałeś twarz większą. Większą, nie? Bo też i dużo zeszło, nie? Zeszło mi stary, no, na tej maszynie mi pokazywało, że 3,5% mi zeszło tkanki. My już jesteśmy po spotkaniu. Mieliśmy takie omówienie ogólnie, podziękowania dla nas, też podziękowaliśmy właścicielom. No jakby to jest taki już ostatni czas, nie? Zostały 2 dni do walki, dokładnie. Mniej więcej o tej godzinie moja ręka za 2 dni będzie w górze. Więc ja wracam do domu jeść, już się zaczyna ładować węglami tak solidnie. Później mam terapeutę. I co? No i później coś oglądę, pogram może w LOL'a, ale raczej podobno dietetyk mi się kazał nie bodźcować, co chyba będzie pokazane, ale nie wiem czy będzie. No ale mam się nie bodźcować, więc może książkę jakoś poczytam, jeśli już nic nie będzie działo. No wracam do domu i będę spał. Idę odpoczywać. Jutro zaczynamy dzień od media treningu albo od jedzenia z Peterkiem. Zobaczymy. Wolałbym od jedzenia z Peterkiem, ale chyba zaczniemy dzień od ważenia i media treningu. A później trochę pogadamy sobie z uczestnikami drugiego fajnie. To tyle. Dobra. Pa. Co tam? Fajnie się zużyło, w porządku. Jedna doba, co? W porządku, no. Jeszcze... Której? Około 28 godzin do... Zaczyna się do monta- od 19, 20? 20. No to ty będziesz 20, się bił pewnie 20:30, bo wtem 20:30 się będę bił mniej więcej, no. Około 20:35 już będzie po wszystkim, po montażu oponenta. Fajnie. Ja mam plan, stanę naprzeciwko dzisiaj, stary. Dziś już jakby będzie ten moment, w którym przestaje się poprawność, już nie liczy się już poprawność polityczna, kończy się bycie miłym i dzisiaj już mu powiem, żeby go rozpierdolę. Po prostu mu to powiem w twarz. Tak, i tak fajnie, tak w twarz, tak, prosto w oczy. Powiem mu, że jestem szybszy od niego, że jestem silniejszy od niego, więcej od niego ważę, że mam większe umiejętności, że pierwszą rundę jak przetrwa, to w drugiej dokonam egzekucji, żeby to do niego zaczęło kurwa docierać. Ale sobie zjemy coś dobrego, stary. Mate chicken wyszy. Panie doktorze. Pamiętaliśmy. Wygłowy mam. Cześć. Cześć. Lorka kopnąłem od wewnętrznej części stopy, ale to taką petardę w kolano, ale to taką petardę, że to był low kick z tej siły, nie? I patrz, trafiłem. Na początku myślałem, że trafiłem tylko ten przodem stopy, nie? Że będę ją zbite. Ale ona mi nie napuchła. Ale tutaj, wszystko po tej stronie, od tego palca, ja nie mogę w ogóle zrobić czegoś takiego, jak jestem na macie, nie? Ja w ogóle nie mogę tak, a wiesz, a jak na przykład robiliśmy wszystko z żółwia, to ja musiałem robić na palcach tak, nie? Jak robię na przykład tu, to mnie tu boli. Tu. To jest to miejsce, tak? To. To, tutaj, no. Tak? Tak. To cię bardzo boli, okay. Tak, i tu. I to też jest tutaj, ale to jest tu jest kość, nie? I tu wszystko. Wysięg wokół ścięgna. Co to znaczy? Wiesz co, że ma stan zapalny po prostu, okay. Wiesz? To pewnie od dłuższego i to taki długotrwający już, no? Skoro ta zimoczyny... Jest taki spory. Taki spory, także... Także raz kopniesz źle i tam raz kopniesz źle i jest koniec, nie? Stop, stopą. Dobra, robimy to. Taką delikatność. Robimy, no. I teraz jak patrzę na tą stopę i na doktora... Masz na wrót. Stopa jest strasznie... No i widzę właśnie, jak jest nabierane do tej igły, nie? O Jezu! Czasem zastanawiam się, stary, jak siedzę w domu, nie? Tak jak, nie wiesz, ten nos... To jest na widzę po prostu nerwach, taka igła na stopę. To jest... Bardzo będzie bolało? Nie.
znaczy ukłuciem. To jest dla mnie niesamowite, nie? Że jesteście wydziabani przecież... Ale ta igła nie wchodzi tak tu głęboko, nie? Ona ci przecina skórę od góry, ale ona ci... Nie ruszaj mi tylko na górę, dobra? Jest okej? Fuuu, no jest okej. Zginął się. Mówię, ja dostałem, oh. Ja dostałem w podobne miejsce i ja nie wiedziałem, że tak boli. Najgorszy jest moment wciskania tego, bo to jest tak ci rozpiera. A jeszcze będziesz miał raz. Nie. A nie trafiliśmy czy co? Nie, trafiliśmy, tylko nie chcę ci po prostu grzebać tam. Wiem, bo tu jest sama, to jest. O! Ja czuję, kiedy to wciskane no jest w nogę, no. Tam jest, że wiesz, tam jest wąsko. No i to czuję, jak rozpiera mi to. Koniec. Koniec? Przesiedlenie rentgen. Boli... Tu mnie, to strasznie mnie stąd. Dłupkę mokadą. Strasznie mnie stąd boli, jakby... Jak się tak... Słuchaj, no bo to, no. W tym miejscu, no to jest staw krzyżowy, drogi. No a to musi... I tu, o, tu, w tym miejscu, o. Tu. Powiedział, że już się zbieramy? Ja mówię, no zbieram się. A co mam z tym zrobić? Posmarować tą maścią tylko? Bo więcej z tym już się nie da zrobić, tak? Zostanie już za późno. Trzymaj się, baw się dobrze. Dzięki bardzo. Nie rób krzywdy. Butter chickenek, dobry. Butter chickenek, przychodzimy tutaj często w sobotę na butter chickenek. Zawsze mamy tak, no w sobotę. A jeżeli pójdziemy, bo jest sobot, bo... Tak szczerze mówiąc, moglibyśmy pójść na butter chickenek. Dobra, myślisz? No, tylko no, nie zjadłbym, wiesz, jakby całego, bo to bardzo tłuste jest, nie? Nie, to nie jest tak tłuste. Ale zjadłbym, wiesz, na przykład tyle bym sobie zjadł butter chickenka. To jest naprawdę mega dobra wyprawa. Mówiłem do Kiwi właśnie, że się za nim stęskniłem. Pamiętam, jak siedzieliśmy razem. Jesteśmy taki dojrzały, fajny kiwi. Jak chcielibyście się dowiedzieć, kto jest najbardziej niezorganizowaną osobą i osobą, która nie wie, co się dookoła nie dzieje? Kompletnie, nie czai paski. Kompletnie, ale tak kompletnie, nie tak, że trochę, kompletnie. I trzeba go uświadamiać czasem kilka razy, bo on dalej nie wie. Teraz jest on. To jest ta osoba, stary. Gość mówi tutaj z recepcji, ale pierwszy słyszy, że tutaj tego nie ma. Dzieci grają w piłkę. No, halo. A tędy jakbyśmy poszli? Tam byliśmy. No to wejdziecie od Gardena, nie? Tam wejdziecie, możecie przejdzieć od Gardena może. No, no to chodźcie od Gardena. Bo... szybciej, a nie, bo zaraz wsiąkam, że będziemy się dwa razy dłużej. Biegnie jest. A to sztuka telefon. Stary, nie jest tutaj. Stary, w naszym mieście, na naszą arenę, spóźniamy się przez to, stary, że Kuba nie jest ogarnięty, stary. Nie jest ogarnięty. Mordo. Będziemy się Ja pierdolę. Naprawdę? To nie spóźnione będzie treninga. Proszę pana, jestem spóźniony już 10 minut. Tak? A pan się bije? Tak. No to pan pierwszy poszedł tutaj z trenerem wchodzić, panowie potwierdzamy się. O nie, nie, nie. No jakby to chcecie? Wejść 10 osób na górę. Wszyscy wchodzą, ja bym chciał, żebyście się potwierdzali. Powiedzmy, jak się nazywa. Nowackiewicz. Kuba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja już jestem szósty. Trąba, niech pan powie, trąba, ekipa i mój trener. Tak. Wzięła. Chyba do ekipy dołączyłem. Ekipa! Ekipa! Dołączyłem w końcu. Tu ma być, stary 14 tysięcy osób, nie? To jest 14 tysięcy osób? No, na Ergo było 9. Ale to nie, to jest Tauron Arena Główna? Tak, to jest Główna, proszę pana, ty nigdy tu nie byłeś? Nigdy nie będę na Arenie. Mieszka tu 5 lat. Z kim mamy w ogóle to? Z kim masz szatnię? Z kim? Vice. Serio? No. Myślałem, że z Big Jake. Vice. Ale to co, czy chodzi ci o czy chcesz zamienić? Ej! Fryzynka, Fryzynka! Fryzynka! Czemu nie zrobiłeś Fryzynki, stary? Bo miałem być koło main eventem, potem... Aj! Dobra, Sato jest ładowane? No spoko, stary. Ale nie ma tak. No spoko, jest ten charakter. Będzie cięcie? Nie, stoi do tego. Mogę do domu? Bo mi brakuje mi Sato. Dobra, Sato. Nie wiem, bo mi sytuację. A, tyłem. Lepiej tyłem prawdą, nie? No, tylko że ja zabrałem się. I tak się kurwa nie robi. I ja też tam będę, wiesz, teleportował się. Nagle jest tam już tu, nie? Luz jak zygzak, nie, patrz. Jest zejście, jest lewa, jest sierpiec, kolano, hop,
Hop. Widzisz, chodzę, nie? Jest wybrona, jest kolano. Patrz teraz. Robię tu i kolanem wjeżdżam. Nie zrobisz. Tak. Grupu supresarz. Dawaj go. Nie. Na szkodniki, ale bo wydry są cute, no. Wydry są cute i są mega słodkie. Ale są drapieżnikami. Ale są drapieżnikami i zabijają na zabawy. No ale... Siema, Denis. Na czoło, uwaga! Drodzy Państwo, wprost na czoło. Jak on czasami ze mną, czasami... jak robimy tacę. Czasami trenujemy, bo czasem się zdarza tak, że jest zdenerwski, na przykład jak trener nie może. I jak właśnie mierzymy dystans, bo na przykład coś tam zrobić, nie? To on mówi, normalnie stary, bada dystans, nie? No, ja na głowę, normalnie, nie, ale to jest nic złego, nie wiesz. Wiadomo, że za 30 musi... lat powiem, trąba. Dobrze, Mati, trzymaj ten kurde, dawaj tego prostego tutaj. Mati, prosty. Fajnie. Ostatnio jak tutaj byłem, na meetupie. Ostatnio to jak się cokolwiek działo i ja tutaj byłem, to był meetup. I tam byłem na scenie stary, w... Nie, nie w garniaku. Garniak to był pierwszy meetup, na którym byłem, a rok później... Znaczy, jak tutaj występowałem, a rok, jako twórca, a rok później już normalnie tutaj Weronika miała rodziny, tutaj były wysiedlane i w ogóle. Tak wyglądasz jak no? Mikey, jak mam wieku 30 lat. Chcesz teraz jeździć? Muszę, już stary, ja mam 24 lata i mam co chwilę kontuzję. A papi to stoi tam. A papi tu wjeżdża. Kabel. Jak ja ostatnio gadałem z Wiederskim, to Wiederski mi powiedział, że ja w wieku 35 lat już na balkonie będę. Kuba Nowaczkiewicz! Wiesz, że będę u ciebie szybszy, silniejszy. Wybronię każde twoje obalenie. Każde. Każdą próbę obalenia. Kto mówił, że będę obalał? Tak myślisz? Nie wiesz, co chcę zrobić. Czemu tak mówisz? Pójdziesz po nogi. Czemu się trzęsiesz? Ja się nie trzęsę. Fajnie, że twoja publika jest z tobą. Trzęsiesz. Ciekawe, jak pierdol dostaniesz, co powiedzą. Trzęsiesz. Co się dzieje? A wyobraź sobie. Słyszę. Jutro 14 kwadrat będzie z tobą taki kiedyś, co cię czeka. Dobrze. Wspaniale. Dobrze, że cię wspierają. Poczułem taki dreszczyk emocji, ale mi się chciało śmiać, jak ludzie później te... Ale dobrze wykrzyczeli twoje... Tak. Ze wszystkich osób to tak... No ciebie bardzo. Bardzo. Jakby nie pamiętam też, że przy kim... Bo to krzyczeli też przy innych. Wiesz, na przykład przy jakiejś lekcji, czy coś, to strasznie krzyczeli. I fanklub przyjechał, ale przy tobie dużo osób, dużo. Aha, zapomniałem, chłopie, bo jestem bliźniakiem. Ja w takich hotelach bywam tylko wtedy, jak się coś dzieje. So nice! Fajne są te hoteliki. Ja idę w tym czasie szybko na jacuzzi, żeby posiedzieć, bo muszę plecy rozgrzać, bo kurwa po tym obaleniu naprawdę coś mi siadło w krzyżu. I trochę mnie to martwi, tak szczerze mówiąc. Ale jutro jak się rozgrzeje, myślę, że będzie wszystko w porządku.
i będziemy się teraz ładować. Zjemy sobie coś dobrego, bo mi dzisiaj tylko dwa posiłki zjedliśmy, a musimy się trochę naładować węglami. Zaflaczamy, jakby już do pokoju, to zaśniesz. Nie polecam, absolutnie. Nie rekomenduję. Jak nie, to nie, to jak nie, to nie, to nie idzie. To nie? Kazby mówi, że nie, to nie idziemy. Kazby ogólnie jest, ja mam z nim bardzo fajny kontakt, nie? Także jak on mówi, że mam nie iść na jacuzzi, to faktycznie mam nie iść na jacuzzi. Porolujemy się później. Tak, tak, tak. Porolujemy się, porozciągamy się. No dobra. Walkę ścieniem, trzy rundy, robicie swoje akcje i tyle, nie? Więc to jest, wiesz, pół godziny roboty. No tak, dobra. No to w takim razie idę tam na dół i zaraz do trenera piszę. Dobra. Dobra, dzięki za telefon i zaraz się odzywam. W kontakcie. Hej, trenerze, cześć, pa. Trener mówi, że mamy się nie stresować, że jutro idziemy po swoje i jakby jest konkretny montaż oponenta. Chłopie, sobie zdjęcie zrobię, nie? Patrz, jaką mam nogę, stary. Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Cześć, Kuba. Siema, Dominik. Udało mi się przespać 40 minut. Fantastycznie. Tak, tak. Tak. O, jedzeleczka! Dla Mateusza! Dla Mateuszka! Tylko nie mam załatwić termometr. Zacznijmy percepcję. A potrzebujesz go? Na pewno? No, lepiej wiedzieć, że się ma gorączkę, czy... A nie, no to dobrze, lepiej wiedzieć, ale tego nam potrzebujesz, nie? Muszę zobaczyć ten... I czuł skandaler ciasty. Tak powinno być w ogóle. Myślę, że do tego czasu, stary, do września, jak... Dzisiaj wszystko zagra, nie? Jak dzisiaj się nie dam rozproszyć, no bo wiesz, bo też kurwa, no czuję jakby większy stres na pewno niż stary przed walką w Gdańsku, nie? No. No bo wiesz, tam wychodziłem jako gość, który mnie nikt nie zna. Stary, dobrze, ludzie w hotelu podchodzą i się pytają, czemu ja się nie biję zawodowo. Bo se tak pali. No i stary, no jakby nie czaję tego, kurwa. Fajnie, jak owca. Chłopie, samo idzie, to samo idzie, nie? Dzisiaj też będzie samo szło, będzie tak. Stąd, patrz, będzie tylko tak. A walka się już uspokoi, będzie trochę spokojniej i jest to. Nie ma, nie bije się stąd, nie? Nie bije się stąd, tylko bije się stąd. Bam, 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 bam. Tak. Pyk, 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 pyk. No, to jest dobre. Patrzył w jej twarz. Ja w moich planach chcę już poznać jej smak. Nie, 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 ta dam tylko nie pozwoli mi zwiać. Nie mam nerwów na nic. Zaczynam mieć chore jazdy. Mała, no chodź. Nie mogę tak tu stać. Przytulamy się, k***a, przed wyjściem na wojnę. Ja ci naprawdę, ty jesteś, wiesz. Wiem, że jestem pewny za ciebie, jestem pewny za siebie. Tak w 100% tak świadomie. Tam wtedy byłem pewny, ale wiesz, to pierwsze było takie moje starcie z tym, tak, stary, nie tak. Wiedziałem, stary, mówię ci, że ja tam robię 10 minut przed twoją walką i na niej, to ja, stary, nie powiedziałem ani słowa, bo no. Nie wiedziałem co mówić, bo to była taka sytuacja, że nie wiedziałem co mówić, okej? Okay. Zaczynamy już ładowanie, już czuję, że już zaczynam czuć ten klimat, nie? Dobra, to co? Idziemy, k***wa, na wojnę. Thank you.
Widziałeś Sangur, co mi pokazał? Patrz, chłopie. Patrz, se. To jesteś ty, chłopie. 3D normalnie, tu się pojawiasz. 3D, chłopie, bijesz, walisz jakieś ciosy. Czaisz? Jo, p***dol. Patrz, co. Trochę tak. Bam. 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 Dobra. Życzę wszystkim zawodnikom i ludziom, żeby jak mieli, jak będą mieć trenera, żeby mieli takiego trenera jak mam ja, nie? Czyli w momencie, kiedy wiesz, wszyscy mi pluli w rej, wiesz, to był? Trener był, kurwa. Trzymaj, chłopie, to jak... No, znaczy, że już się łapie, no. A się przestraszyłeś, co? Chłopie! Ja się przestraszył, kurwa! A to jest naklejone? To jest takie... Tak. Mam takie coś, że wiesz, że trochę się martwię, że jestem za bardzo wychillowany, ale jak zaczynam być mniej wychillowany, to sobie stresuję. Jak sobie przypomnę, chłopie, jak wychodzę do tych ludzi... Uwierz mi, że lepiej, żebyś był wychillowany niż spięty. No tak. Jak jesteś spięty, to wytracisz energii. To szybko ci oddech zabiera, nie? Dokładnie, wiesz, przytyka cię, wiesz, myślisz, że... A tak jak masz, ale częściej mi się ale jak masz chillerkę, to wiesz... A widziałeś, jak jest to wyjście tam? To mnie bardziej zdecydowało. Jest pięknie, stary, robisz robotę. W Polsce takiego nie było, chyba, nie? Mały stresik jest, ale czuję się dobrze, idziemy zobaczyć salę, tak? Idziemy tam zobaczyć, czy nie wychodzimy, dojmy to. Ludzie cię będą atakować mocno. Ale nie sygnalizuj tego, bo to jest po prostu... Ciężko sprzedać. Zobaczyłbym, jak to wygląda, chcę to zobaczyć. Za każdym razem, jak tu jestem i o tym myślę, to za każdym razem sobie przypominam, że rok temu rozwoziłem pizzę. Niesamowita sprawa. Teraz parę osób ma o mnie pojęcie, ale wiesz, duża część tych ludzi przyszła oglądać to, nieważne czy mnie, ale na pewno przyszli zobaczyć to, jak się bije, nie? To jest... Na 3 lata temu zrezygnowałem z jakiegokolwiek trenowania sportu na rzecz tego, bo chciałem mieć pieniądze z pracy w pizzę. Niesamowite to jest. Wyszło poza pierwszą tą rundę.
Ktoś tam się też musiał, trochę się musiał zmęczyć. Się zregenerować po prostu potem, nie? No, no. Ale coś widzicie, co się dzieje, jakby to jest walka, to jest kurwa strasznie duży stres, strasznie duże napięcie mięśni. Tak. Nagle coś takiego, że po prostu to jest taki wysiłek, że nigdy takiego wysiłku nie miałeś, nie? Czasami cios, który gdzieś tam nawet go nie wygląda na walce, tak. Da się odczuć, nie? Zwłaszcza jak jest się odwodniony. Gdzieś tam dostaniesz za czaszkę od dołu, nie? Mózg też się składa z dużej ilości wody, nie? Jeśli to jest cały odwodniony, bo się pocił w nocy, to mózg też się bardziej obkurza. I podczas ciosów on bardziej się obija o te ścianki, nie? A ja nie widziałem, żebym dzisiaj bardzo dużo pił. Nie widziałem. Też nie widziałem. Coś tam pił, ale to... sobie kupił elektrolity w aptece, ale chyba tego nie zrobił. Nie wiesz, nikogo tam nie zawiodłeś. Zrobiłeś to, co na treningu. Obalenie, kontrola, wejście w dosiad, ciosy. Robiliśmy to stary czwartek. Powiem wam, że naprawdę tyle, ile utraciłem zdrowia przez ten ostatni miesiąc, półtorej, to chyba nie wiem, czy to jest warte tego wszystkiego. Oczywiście, że jest. Jest? No to jest. Nie, właśnie martwi się, że twoje imię i nazwisko? Nie słyszałem tego, ale podobno wszyscy nie pamiętam w ogóle tego. Powiem wam tak. Pamięta trener, jak ostatnio powiedziałem, że do Wydry to mówiłem. Bo ktoś tam powiedział, że walki i tak nie będziesz pamiętał. Pamiętam Almę całą, pamiętam kurwa, każdą swoją solówkę na ulicy, pamiętam wszystko. Tej walki kurwa tak średnio. Jutro myślę, że jak jutro sobie przypomnę. Wiesz, tak. Ale tak jest czasami, nie? Dobrze było. Dobrze było. W twoich wypowiedziach było, wiesz, że nie byłeś zadowolony, a masz czego się cieszyć, nie? To byś dobrą walkę z gościem, który nas mega walczy, nie? Strasznie, chaos.